sytuacja, że Maciej Miecznikowski, który w ogóle jest wspaniały, genialny, szczuplak niesamowity w ogóle i też cały czas walczy z tą brodą, a on za moment tutaj się pojawi, jest wielkim przyjacielem tutaj nas, fundacji. Tak wygląda Maciek. Maciek, chodź, bo pogadamy może trochę o tej brodzie. Maciej Miecznikowski, super. Dobrze, okej. Okay. Maciek mi przekazał w tej chwili oczywiście po chorwacku, że żeby namówić publiczność, żeby też zaśpiewała z tobą, Maćku, prawda? Tylko teraz musimy z mowy ciała tak odczytać, czy publiczność tego chce. Umiesz mowę ciała? Ja tu widzę jedną mowę ciała, że tutaj jest ciało, które mówi, że bardzo chętnie. Obok jest ciało drugie, ustawodawcze, które mówi, że wejdzie w to. Dobrze. A wyższe rzędy, czy tak powiem? Tak, chyba też. Słuchajcie, tym bardziej, że tutaj będzie radość pewna, mianowicie Tomek Borkowski też będzie, razem chórka będzie. I będzie Aneta, która, uwaga, wyda dźwięki skrzypcowe, bo się okazuje, że Aneta 12 lat grała na skrzypcach, prawda? Nie, ja się wczoraj nauczyłam. 4 dźwięki grałam. Tylko 4 dźwięki przez 12 lat? S, D, C, B. Ile lat uczyłaś się tych dźwięków, mniej więcej? Nie, wnikając. Dobrze, okej, dobrze, więc miejmy nadzieję, to jest naprawdę lot bez szmatki, ona sobie myślę sobie poradzi. Proszę bardzo, Maciej Miecznikowski, no i... Zbliżaj się do moich kolegów. Bo co z tego, że my tutaj każdy z nas sobie zaśpiewa? Co z tego? Prawda? Co z tego? Chciałbym, żebyśmy my wszyscy razem, bo przecież muzyka ma taką jedną cechę, o której trochę zapominamy w tym kraju, że ona nas łączy też. Podobno Polacy nie umieją śpiewać w chórach, że każdy osobno. Jak czujecie się? Damy razem radę coś? Tylko mam dwa problemy. Jeden to jest taki problem, że piosenka jest zupełnie nowa, premierowa. Publiczność tego nie lubi. Chcą tylko to, co znają. Czy państwo też należą do tego rodzaju publiczności? Dajcie brawa, jeśli nie, tak nie jest. Czyli jak? Czyli tak zamieszczałem, że już nikt nie wie, o co chodzi. A druga moja taka niepewność w związku z tym, że czasami w teatrze, tak nie wiem, bo powinienem się tych ludzi z teatru spytać, tych aktorów, czy może tak być, że z boku więcej się dzieje niż na środku? Tu tak może być, państwo zauważyli. Aneta na skrzypcach jeszcze nigdy nie grała w takim koncercie swoim, bo ona jest gospodynią tutaj, gospodarzem, nie wiem, czy to się jakoś, gender jest tutaj? Ja tak, ja dostałam tutaj od kolegi taką ksywę, sopran organizacyjny i tego się trzymam dzisiaj. Tomek też. Samuel, ja znam tę piosenkę, mnie jest łatwiej. Ja myślę, że państwo złapią. Jak dzikie konie chcemy po łąkach gnać. Takie coś. Dajcie brawa na początek, bo taki mamy to wynik taki niepewny. Już jeszcze większe brawa dla Anety. Jeszcze musisz zagrać więcej, dajesz! Wciąż przed nami jeszcze tyle dług do siebie, choć drogi dawno nam poplątał ktoś. Wciąż przed nami tyle pięknych słów, czy zdążymy je powiedzieć? Wciąż przed nami jeszcze tyle chwil się chowa, co kryją, nikt nie może zdradzić nam. Jutro otworzymy drzwi, niech zakręci nam się w głowach, jak ci kiep, jak ci. Yeah.
Wciąż przed nami jeszcze tyle spraw na wczoraj. Biegniemy, byle nas nie dopadł czas. Wypo wyszeptanych nocą pięknych snach przyjdzie zwykłych dni rozmowa. Jak dzikie konie chcę. Drogi dawno nam poplątał ktoś. Wciąż przed nami tyle pięknych słów, czy zdążymy je powiedzieć? Podobnie, znaczy ja teraz się trochę odróżniamy, ale sytuacja jest taka, wiesz, że tak, ale w ogóle wygląd, wiesz, jakąś ekspresję, że często ludzie myślą, że ja potrafię też śpiewać, wiesz, ja to jest dzięki tobie, wiesz. A może umiesz śpiewać, tylko nie, jeszcze? Nie. Próbowałeś? Nie rób tego, nie. Ludzie wycofają. A wiesz, jaka jest piosenka, którą każdy umie zaśpiewać? Nie, nie ma takiej, nie ma, każdą zniszczę, nie, no wiesz, ja śpiewam cały czas jedną rzecz, kaczuszki. Czy hymn polski wychodzący z kaczuszki, znasz, ty, nie, stary, nie rób tego, nie. Ludzie się wycofają w ogóle z fundacji, nie będą chcieli pomagać, wiesz, Aneta to przeżyje bardzo mocno, wiesz, nie róbmy tego. Anecie i państwu? Nie róbmy tego, ale masz za to inne zalety. Tak, właśnie. Tak. Inteligencja, która mówi ci, że nie należy pewnych rzeczy robić. Tak, zresztą tego... Nie każdy o tym wie. Tak, właśnie. Brawo dla Szymona. Tak, dziękuję.